Cześć moi drodzy, na dzisiejszym wideo-vlogu chciałem Was zabrać na relację z mojej wędrówki górskiej w tak zwanym pochodzie pieszo-majowym, którego miałem przyjemność wziąć udział wraz z klubem turystów-optymistów, w skrócie KTO. Przypomnę, że Klub Turystów-Optymistów jest to takie nieformalne zrzeszenie piechurów górskich, którzy po prostu się tak nieformalnie w grupie wybierają w podróż w góry. Generalnie informacja na ich temat jest niedostępna, ponieważ jest to zgadanie się na zasadzie po prostu słownego umówienia się, gdzie mamy kogoś takiego, którego pieszczotliwie nazywamy bacą. On wysyła każdemu, kto chce, na maile informacje, gdzie oni się wybierają co tydzień. Generalnie w każdą niedzielę gdzieś jest jakaś wędrówka górska i po prostu kto chce, przyjeżdża na dany pociąg lub gdzieś w trasie ich spotyka, no i wspólnie spędzają czas w górach. Więc tak naprawdę na wycieczkę z nimi można się wybrać, jeżeli ktoś już pierwszy raz przez zaproszenie kogoś, na przykład przez moje zaproszenie, zostanie zabrany na taką górską wycieczkę, no to wtedy wspólnie gdzieś się wybieramy i chce zostawić swojego maila, to oczywiście otrzymuje informację. Decyduje się na wyjazd, to po prostu pakuje się do wskazanego pociągu i tyle. Są takie momenty, że ja na przykład na tej wycieczce jestem najmłodszą osobą, są takie, że niekoniecznie. Ja też nie bywam z nimi w każdą niedzielę. Jeśli chodzi o ilość osób, to też różnie bywa. Są i takie sytuacje, gdzie w góry idą tylko dwie osoby. To się oczywiście bardzo rzadko zdarza, zwłaszcza jak jest zła jakaś pogoda lub jest sezon urlopowy. No to częściej się to oczywiście zdarza. Natomiast generalnie między 10 a 20 osób. Porywach, niekiedy nawet do 30, rzeczywiście tam parę osób na to się wybiera. I oni tradycyjnie, jak co roku, organizowali tak zwany pochód pieszo-majowy, który w tym roku, jak widzicie, zresztą co roku, zawsze się zaczyna 30 kwietnia, a kończy się 1 maja. Jest to generalnie wycieczka, która górska, która ma w sobie ponad 50 kilometrów, gdzie idziemy nocą, docieramy na Baranią Górę, gdzie tam tradycyjnie zawieszamy na tej wieży widokowej flagę biało-czerwoną. W tym roku było to oczywiście niemożliwe. A dlaczego? Zapraszam do obejrzenia relacji. Nie będę tego wszystkiego spoilerował. Więc generalnie zaczęliśmy 30 kwietnia w Wiśle Głębce o godzinie 18. Skończyliśmy 1 maja o godzinie 16 w Ustroniu Brzegi. Tak jak widzicie, trasa wędrówki wyglądała tak, jak tutaj jest zapisane. Więc generalnie był to pochód wymagający troszeczkę takiego samozaparcia. Było nas około 10 osób. Natomiast to była taka trzecia wędrówka, w której ja miałem zaszczyt się wybrać. Niestety do tej pory ani razu mi się nie udało jej ukończyć. Pierwszy raz chyba się około 5 lat temu się z nimi wybrałem, już nie pamiętam dokładnie kiedy. Wtedy z powodu kontuzji niestety musiałem przerwać pochód. Pękła mi przy podeszwie but. Ja to dopiero zauważyłem po powrocie do domu. I niestety buty mi przemokły, ponieważ temperatura była wtedy deszczowa, no i miałem gąbkę pod schodami.
Za drugim razem wybrałem się obecnie już ze swoją byłą dziewczyną. No i oczywiście tam na Kubalonce jako dżentelmen nie mogłem jej tam zostawić, więc po prostu razem z nią wróciłem z powrotem do Chorzowa. Więc to była moja trzecia próba. Natomiast czy mi się udało dokończyć? Nie będę spoilerował, wszystko zobaczysz podczas dzisiejszej relacji. A zatem zapraszam do oglądania. Wodospadzik. A tu ekipa 8 plus 1 odważnych. No cześć moi kochani, witajcie na kolejnym wideoblogu z Krzygiem. Dzisiaj jak widzicie jesteśmy w terenie. Pogoda nam dopisała i dzisiaj będzie taka relacja podróżnicza, gdzie start akcji rozpoczęliśmy na stacji kolejowej Wisła Głębce. Troszeczkę jesteśmy w tej chwili już na takim wzniesieniu na linii prostej, więc mogę sobie troszeczkę ponagrywać. Też będzie troszeczkę fotek. Część zdjęć może uda mi się wpleść w ten materiał. Inne oczywiście będą na moim profilu na Facebooku. Moi drodzy, dzisiejsza wycieczka jest oczywiście w góry. Jest to tak zwany pochód pieszo-majowy. Jest to wyprawa, którą rozpoczynamy w dniu dzisiejszym, czyli 30 kwietnia roku 2024. Wypada to wtorek. I zakończymy. Wyruszyliśmy o 18 z Głębiec. Zakończymy koło godziny 15 na stacji kolejowej Ustoń Brzegi. Nasza trasa biegnie także przez Baranią Górę, a następnie Stożek i Czantoria. Oczywiście na tą Baranią Górę idziemy trochę tak jakby okrężną drogą. Po pierwsze dlatego, że mamy czas. Idea tego pochodu pieszo-majowego jest, żeby zrobić te 50 km. Dlatego, że kończymy w dniu jutrzejszym. Czyli będziemy szli przez całą noc, żeby z okazji święta i flagi państwowej, i konstytucji, i 1 maja na wieży widokowej na Baranie Góry tradycyjnie zawiesić flagę. W tym roku niestety nam się to nie uda, ponieważ wieża została zamknięta, ale o tym jeszcze będę wspominał. Natomiast jest to tradycja klubu turystów optymistów. To jest takie nieformalne zrzeszenie turystyczne. I z racji tego, że znam już chyba ich od około 10 lat, byłem z nimi na kilku wyprawach. Dzięki nim tak naprawdę poznałem góry. Także już dzisiaj mogę sobie samodzielnie gdzieś się wybierać. I po prostu chodzi. I postanowiłem się w tym roku na majówkę wybrać. To jest mój trzeci w życiu pochód pieszo-majowy. Pierwszy, jak pamiętacie, zakończyłem z powodu kontuzji. Pękła mi podeszwa butu, niestety woda się wlała i miałem gąbkę z podeszwy nóg, więc nie mogłem kontynuować wyprawy. Za drugim razem, niestety, moja ówczesna dziewczyna nie dała rady, to nie chciałem ją zostawiać, mimo że miałem siły i energię iść dalej, więc po prostu razem z nią wróciłem już do Chorzowa. W tym roku jest nas dzielnie 9 osób, w tej chwili jest 8, ponieważ niestety jedna osoba sobie nie sprawdziła pociągi i nie dowiedziała się, że ten pociąg nie staje na stacji Katowice-Brynów i pojedzie następnym pociągiem i będzie nas gonić. Nie wiadomo, kiedy nas dogoni, więc na razie się śmiejemy, że jest 8 plus 1. Natomiast docelowo 9. Miała być też 10. osoba na 75% i niestety podobno z powodu
innych powodów do nas nie dotrze, tak? Więc to by było na razie na tyle. Na miarę możliwości będę Wam coś relacjonował. Jak widzicie, ekipa jest przed nami. I to, co chciałem Wam tutaj zwrócić uwagę, to to, że to jest bardzo nowe osiedle. Ono ma może 3 lata, tak samo to tutaj. A góra 5. Szkapu polega na tym, że za tym osiedle była taka drewniana chata, to była karczma. Była, ponieważ niestety jak zostały te zabudowania, to tak jakby ta karczma została wchłonięta przez te budynki i po prostu jej opłacalność już nie miała najmniejszego sensu. To są prywatne posesje, tak? To nie są domki letniskowe, tak? Apartamenty Wisełka, jak tu widzicie. Ja oczywiście nie mam nic przeciwko zabudowań, bo dziś ludzie muszą mieszkać, ale wydaje mi się, że niektóre osiedla nie bardzo są przemyślane lokalizacją. Wisłą Resort. Niestety to, co ja od dawna powtarzam, jesteś tyle wart, ile twoja zdolność kredytowa. Ja się z tym nie zgadzam. A tu są chyba domki letniskowe. To są takie 3 domki. Ja oczywiście z tym nie zgadzam. Z tym stwierdzeniem, że jesteś wart, ile twoja zdolność kredytowa. Ale dla świata niestety tak. I to jest smutne, ale prawdziwe. Wiesz, co prawda pieniądze szczęście nie dają, ale brak pieniędzy przynosi nieszczęście. Więc potrzeba to jakoś, ja bym powiedział, ograniczyć. Nie powiem, fajnie jest tu mieszkać, ale taki, to się nazywa villa. Przyznam szczerze, ja bym nie chciał. Jeżeli miałbym gdzieś mieszkać, to naprawdę w takim fajnym domku jednorodzinnym. To jest jakieś muzeum u początku Wisły. Więc ja bym tu na pewno zamieszkał. To mi się wydaje, że to jest budynek filmowy. Jest. Tu jest ta drewniana chata. Ona jest już nieczynna, a ja pamiętam mój pierwszy pochód pierwszomajowy. To jeszcze nie było tutaj wprowadzeni ludzie ani tak dalej. Śląsk Cieszyński, wspólna historia drewna, żelaza i ludzi. To było że tam siedziałem. Poznałem właściciela, wszystko fajnie było. Fajnie się z nim rozmawiało. Wtedy mówi, że prawdopodobnie to zamknie. No i niestety okazało się, że już rok później to już było zamknięte. Widzicie? Wystarczył rok. Już było zamknięte. Optymiści się bawią. A tutaj ja Wam pokażę zaje fajny wodospadzik. Widzicie? Tędy biegnie traska. Ale my na razie i tędy pójdziemy. Ale ja na razie sobie pójdę pokazać Wam ten piękny szum. I wierzcie mi, że to lepiej słychać. O, widzicie? Też trzeba uważać. A ja sobie tu wejdę. Muszę uważać, żeby nie wpaść. Optymisty są tam. Odpoczywają. A Krzynia Głupek szaleje, tak? A, przekroczył. Bestia. Szwana bestia. Przekroczyła to. Idziemy jeszcze tędy. Jak bliżej tego wodospadu. Ja ostatnio sam stamtąd robiłem zdjęcia. To też będę robił.
A tu w ogóle był kiedyś stary ten taki dom młodzieżowy, turystyczny. Teraz jest tam niezła willa. Znaczy w sensie hotel, no w tym sensie. I uwierzcie mi, że to lepiej wygląda niż na moim kamerze. Ja to wielokrotnie sprawdzałem. Ale przynajmniej wam pokażę te piękne cudeńka. O, tu też można zejść. Ale na razie nie jestem aż takim samobójcą. Zobaczymy, co my tutaj mamy. Jeszcze widać, że tak woda pomału leci. A, patrzcie. A tu możemy. Ha! Wejść po prostu tak jakby po schódkach. Kurka. Wąsko. Ja pierdziu. Tu są optymisty. Jest takie. Dookoła może iść. Jeziorko, nie? Fajnie. No i widzicie, jak tu był kiedyś taki dom turystyczny. PTTK. Bo kiedyś nie było żadnych, była tylko jedna organizacja turystyczna w Polsce, nazywała się Polska Polskie Towarzystwo Turystyki Krajowej. Musiałem się jeszcze zastanowić. No fajnie to tu do końca to nie jest, ale z góry widok normalnie. Normalnie fenomenalny. Musiałem odwrócić kadr, ponieważ mam takie opcje, że kręcąc mogę zrobić fotki. Więc trochę musicie wytrzymać, oglądając moją paskudną gębę. Mam nadzieję, że jak wam to obrzydza, to mam nadzieję, że chociaż posiłek nie jedliście. Bo to wtedy będzie. Dobra, ja widzę, że moi kompanios, o kurde, tutaj nie zejdę, już schodzą, a ponieważ mam tutaj jakby trochę stromo jest, to pozwolę sobie na razie wyłączyć, ale wracam, zaraz do was wrócę. No jak widzicie, moje kompania są już kamraci niedoli, są już na mościku, więc ja się w ich stronę kieruję, bo tu nie ma jak tutaj tam dalej przejść. Więc słuchajcie, nie wiem, czy to dobrze wybrzmiało. Idea pochodu pierwszomajowego jest, żeby zrobić 50 km na tej trasie. Zaczynamy zawsze 30. Dzisiaj zaczęliśmy o 18. To wszystko zależy też od pociągów, którzy jedą do Wisły Głębce i czy nie są spóźnione. Bo jakby nasze jechało punktualnie, byśmy zaczęli przed 18. I planowo mamy wracać po 15 pociągiem z Ustroń Brzegi już 1 maja. Więc idea jest taka, żeby iść przez całą noc, tak? Tak jest, moi drodzy. Będziemy iść przez całą noc i na razie idziemy na Cienków szlakiem żółtym, żeby tam do karczmy posilić się przed wyjściem. Posiedzimy tak z godzinkę i potem idziemy w stronę Baraniej Góry. A następnie z Baraniej to pod Stoszkiem. Śniadanie mamy zabukowane w Cieślarzówce. Chyba, że tym razem coś gdzie indziej wymyślałem, ale bym powiedział, że stara baza. No to niech będzie, że stara baza. A potem idziemy na Czantorię. Gdzieś około 12 powinniśmy być na Czantorię. Tutaj tu jest hotel Ires jakiś tam. To jest bez wątpienia jeden z lepszych sieci hotelowych. A nie, przepraszam, to nie jest Dorota
Irena Ires, tylko Aries. Okej. Okay. Podobna nazwa. Słuchajcie, ja nie pamiętam, ale tu był właśnie ten dom PTTK. Młodzież tu przyjechała. Został jakiś czas temu zamknięty. Musiał zostać wyburzony. Wybudowano to. Chociaż moim zdaniem nie było chęci, żeby to przetrzymać. To teraz jest Aries Hotel i Spa. Czyli dla ludzi, nie oszukujmy się, majętnych. Aczkolwiek widać, że te dwa budynki stoją, a były. Tu zrobiono dobudówkę, taki łącznik. Ale to, z tego co wiem, od innych było budowane całkowicie od zera. A my teraz tutaj idziemy na żółty szlak, który już prowadzi na Cieślar. I to jest nasz pierwszy punkt, do którego chcemy dotrzeć. I co najważniejsze, pogoda nam mega dopisała. Dobra, to kilka informacji, jakby to powiedzieć, przygotowawczych do tej wyprawy. Tak. Po pierwsze, jak widzicie, jestem na razie w krótkim rękawie, bo jest naprawdę ciepło. Ale jak widzicie, tu mam przywiązany sweter. Dlatego, że przyznam się, że pogoda mnie pozytywnie zaskoczyła. W plecaku, czy widać, bo mam taki delikatny plecaczek, mam oczywiście kurtkę, którą jeżeli nie obrażę się, jeżeli nie będę musiał z niej skorzystać. Ma być tym razem wyjątkowo ciepło niż do tej pory, co było. Dwa, wiadomo, że zawsze przy wschodzie słońca jest gwałtowny spadek temperatury, więc tym bardziej trzeba być przygotowanym. Lepiej mieć, niż potem żałować. Tym bardziej, że na takie wyprawy trzeba się przygotować. Oczywiście jakieś tam zapasy wody są. Mam też termos. Byle jaki tak naprawdę wystarczy, ponieważ w pewnym miejscu będziemy mogli możliwość korzystania z czajnika. Więc tam mam akurat specjalną taką zapaszkę, gdzie mam wsadzone zioła od yerby mate. Więc tak teoretycznie, powiedzmy między drugą a trzecią w nocy, prawdopodobnie jest za parze i będę miał z rana herbatkę, żeby się ogrzać. No i oczywiście zioła, żeby doładować się energią, którą bez wątpienia będę potrzebował, tak? Więc jestem przygotowany, tak? Co więcej, no oczywiście odpowiednie buty, to jest podstawa. Wziąłem takie buty dość dobre, przede wszystkim wygodne dla nogi, ale takie, które, tak powiem, mam swobodę nogi i które ewentualnie mi nie przemokną. Z tego rodzaju też trzeba brać pod uwagę, ponieważ ja nie wiem, jak będzie trasa. Raczej śniegu nie będzie, wyjątkowo. Do tej pory zawsze był, o tej porze, ale dzisiaj mamy wyjątkowo ciepłą majówkę. No i może być gdzie niegdzie błocko, bo nie wszystko zdążyło jeszcze przeschnąć. Więc trzeba być przygotowanym, a nie tak, chociaż wtedy, gdyby nie ta mała dziurka, to się nie spodziewałem, bo jej nie było, na trasie mi pękła,
Ja bym swój pierwszy pochód pierwszomajowy ukończył. A to było chyba tam 4 czy 5 lat temu. Nieważne. W tym roku planuję, choć wtedy też planowałem ukończyć tą wędrówkę. Natomiast życie pokaże, co będzie, ale na pewno dam znać o swoich postępach na tej relacji. Zapasy wody oczywiście też są. Prowiantu też. Oczywiście nie ukrywam, że w miejscach postojowych też mam zamiar się porządnie posilić, żeby mieć energię na jakieś tam małe przekąski, czy jakieś kanapki właśnie w nocy gdzieś. Bo wiadomo, że jak człowiek śpi, nie czuje głodu, ale tu będę ciągle w trasie. Będę ciągle potrzebował wody, energię. Będę ciągle zużywał coś, no to z automatu będę się robił także głodny. Więc przygotowania są i polecam, jeżeli będziecie akurat takie hardkorowe, pewnie dla niektórych z Was, wyprawy planować, to się odpowiednio też przemyśleć ubiór, pogodę i tak dalej. I jesteśmy na pierwszym przystanku. Na pętli Cienkowskiej. Tor saneczkowy. Fu, narciarski, przepraszam. Pętla Cienkowska, moi drodzy, to jest tak naprawdę stok narciarski. Jest przed 8. Chyba za 15. Zobaczcie. Piękny widok. Przede wszystkim jeszcze widno. Tu idziemy przede wszystkim dlatego, że gospodarze dali znać, że będą na nas koło godziny 8 czekać. Dlatego idziemy między innymi też tędy, żeby się gdzieś też gdzie posilić. Słoneczko, jak widzicie, dopiero zachodzi. Piękny, piękny widok. Wiadomo, że ten stok narciarski jest bardziej takim piechto busem. A tu nasi. Stamtąd przyszliśmy żółtym szlakiem. Trzeba się iść posilić, napoić napojami wyskokowymi. Bo jak to się mówi, wodę piją tylko zwierzęta. A my idziemy. To jest chyba karczma Cienków. Tak się chyba nazywa. Zaraz sprawdzimy jej nazwę. Ale jak widzicie, jest. O, właściciel czeka na nas. Karczma Jedlowo, o, dla Cienkowie, tak. Karczma Jedlowo. Specjalnie dla nas tu czekali. Znaczy nie wiem, do której jest. Patrzcie, dzisiaj w ogóle jest nieczynne. 30.04 nieczynne, przepraszamy. A dla nas czynne. No to wchodzimy. Cześć, witam Was w tej nietypowej scenie. Wiem, że nie trzeba widzieć, ale dlatego, że ja akurat lepiej widzę. Używałem czerwonego światła, więc może Was oddalę. O, chyba nawet widzicie, tak powiem, oświetlenie miasta. Jestem troszeczkę zaskoczony, bo generalnie patrząc na to, zawsze widziałem, że jest jednak to oświetlenie miasta niewidoczne z mojego telefonu. A aczkolwiek w domu sobie chyba zobaczę, czy rzeczywiście to tak widać. Widzę
widzę, że z prawej strony nie, ale z lewej strony zajebiście widać. Może zgaszę swoją czołówkę, bo jak widzicie, jest już ciemno. O kurczę, widzicie, zajebiście, dobra. Jak widzicie, chodzę z czerwonym światłem, bo lepiej widzę. Przede mną ekipa, która idzie właśnie z normalnym światłem. Ale co chciałem rzec, co prawda już musiałem założyć sweter na siebie, no bo już jest ciemno, jak widzicie, ale jest po godzinie 21, to trudno się dziwić. To co widzicie w dolinie, to światełka, to jest mocno ciemne. Mam nadzieję, że też mnie słychać, bo wietrzyk wieje. My oczywiście idziemy dalej. W nocy mało będę kręcił, bo nie ma sensu. A i tyle w temacie. Jeszcze odnośnie światła. Ja lepiej widzę używając czerwonego światła. I ekipa, która używa przede mną białego światła, przyznam szczerze, troszeczkę mnie oślepia. Natomiast z tym światłem ja bardzo dobrze widzę w nocy. I powiem szczerze, nawet widzę rysy gór i tak dalej. Więc składowiska jakieś drewna, jakieś kształty. Jeśli chodzi o mnie, to światło jest zajebiste. Oczywiście mam czołówkę, mam też rezerwową czołówkę i przede wszystkim wszystkie naładowane akumulatory. Ja nie patrzyłem, czy one są w pełni naładowane, czy nie, po prostu je naładowałem. A co więcej, mam również jeden akumulator rezerwowy. Jeden dużo nie zmienia, ale zawsze jakby co to podtrzyma energię. Ale odnośnie karczmy na jadę. Słuchajcie, jestem pełen podziwu właścicieli, ponieważ specjalnie dla nas otworzyli. Dużo do wyboru nie było jedzenia, ale mieli żurek, zjadłem, zamówiłem, no bo trzeba ich wesprzeć. Zamówiłem także sobie piwerko, akurat brackie lane, ponieważ lane jest zupełnie inne niż butelkowe, a akurat mieli takie piwo. I powiem szczerze, o dziwo, zbyt dobrze mi weszło, bo ja bardzo szybko je wypiłem i nie czułem się spragniony, więc oczywiście zamówiłem sobie jeszcze jedno. Stwierdziłem, że trzeba docenić to, że właściciele specjalnie dla nas to otwarli. Tym bardziej, że jeszcze na piwerko dostaliśmy złotówkę zniżki. Więc to też jest dodatkowa jakaś taka motywacja. Zupka była bardzo dobra, żurek z chlebkiem, już nie mówiąc o dobrym piwerku. No i idziemy oczywiście w trasę dalej. No ale takie będą warunki kręcenia, bo jak widzicie, kiepsko cokolwiek widać. Pewnie nie widać aż tak dobrze, ale mamy pięknie oświetloną dolinę. Tak. Stamtąd mniej więcej żeśmy przyszli, a tam są nasza ekipa. Idziemy w górę. Jesteśmy w tej chwili na szczycie Gawlasi, czyli gdzieś pod Baranią Górą. Wiadomo, jeszcze trochę nas czeka wędrówki. Powiem szczerze, o dziwo jest ciepło. Jest oczywiście wiaterek. Nie wiem, widzę, że nie widać, bo w tej chwili patrzę w niebo. Mamy bardzo gwiaździste niebo. Widzę, że na mojej kamerce kompletnie tego nie widać. Ale gołym okiem widzę gwiaździste niebo. No cóż, życie. To już jest nasza ekipa. Wędrujemy po prostu dalej. Słuchajcie, jest lekki wietrzyk. Ja w zasadzie jeszcze kurtki nie wyjąłem. Nie mam potrzeby. Nie wiem, czy zrobię, bo na szczycie może być wiaterek, więc prawdopodobnie tam już będę musiał założyć kurteczkę, bo wiaterek jest taki lekkawy, zimnawy. Okej, widzę, że nasi już powoli są gotowi do wyjścia. No to idziemy dalej. Dziś będzie zamiast.
widać. Dolina pięknie osiągnięte miejscowości. Coś tam widać, jakieś światełko, ale to nie oddaje obrazu tego, co ja widzę na osobie. Niestety mój telefon tego nie łapie. Dzisiaj przyszliśmy stąd, ponieważ tu został. Zaboczony, więc został wyznaczony na ślepie. Podejdziemy sobie trochę bliżej. Wam pokazać, że nie dostaniemy się do środka. Więc jak widzicie, jest to ukrócone. Tu jest wejście, tak? Główne. Może będzie widać chociaż ten napis pamięci polskich partyzantów. Lata 40-45 Beskidzie Śląskie operowały działy partyzanckiej Armii Krajowej, tocząc walkę z okupantem niemieckim. W masywie Baraniej Góry polscy żołnierze znajdowali schronienie i odpoczynek. W latach 45-47 mieścił się tu sztab 7 Okręgu Śląskiego Zgrupowania Partyzanckiego Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem kapitana Henryka Flamę, pseudonim Bartek. Zgrupowanie to było największą siłą antykomunistycznego zbrojnego podziemia w Beskidzie Śląskim Żywieckim. W szczytowym momencie wiosny 1946 roku liczyło ponad 300 partyzantów. Pamięci wszystkich walczących za wolną i niepodległą Polskę. Tablicę ufundowano przez IPN i Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Śląsk Cieszyński w 2016 roku. Tutaj wam coś jeszcze pokażę. Tablicę. O, ja mam okej, dobrze widać. Pionierom turystyki i przewodnictwa do źródeł Wisły na Baranią Górę 1984 rok. Towarzystwo Miłośników Wisły, przewodnicy beskidzcy PTTK. Powiem wam tak. Jak widzicie, jest wiecznia. Jak już nie mam kurtki, to nie jest aż tak zimno, choć wiaterek jest dokuczający. Właśnie byśmy na tą wieżę i tam zostawić się na a co widzicie, jest dostępny. A ponieważ niby wieża już nie spełnia jakichś tam wymogów technicznych, choć moim zdaniem nie widzę jakichś poważnych uszkodzeń. Bardzo było pytanie, które zadałem PTTK, co oni przez ten rok robili, że nagle ta wieża niby nie spełnia jakichś standardów. Odpowiedzi nie dostałem, a ponieważ to, że ona jest rzekomo w stanie technicznym złym, ona swoje lata już ma, to nie jest argument. Prawda jest taka, że ta wieża straciła na znaczeniu, ponieważ tutaj wszędzie dookoła były lasy. Wiem, że tego nie widać na innych moich starszych filmach. Widać, że po prostu są połacie trawy, czy nie wiem jak to nazwać, łąki, ale to był kiedyś las, bardzo, bardzo dawno temu. Ja tego lasu nie pamiętam. A tyle się lasu znaczy się, przepraszam. Skoro wycięli, to można by było zasiąść, nie? A z racji tego, że tutaj wszystko widać, piękne widoki bez tej wieży, to ta wieża de facto stała się już nikomu niepotrzebna. Dlatego, że to nie było przerzucone. To wszystko, co tu się stało, tak? To się staram wam. Dzięki temu, że oświeca światło, coś tam widać. Barania Góra, 1220 metrów nad poziomem morza. No i dlatego wierzę, że już nikt nie przyjmuje. I dlatego jest tak jak jest. No i co ja mam wam więcej powiedzieć? A powiem szczerze, jestem tak zdenerwowany, że tylko wulgarne słowa przychodzą na myśl.
żebym mógł zaprezentować, co ja o tym myślę. Bo konowały w PTTK sobie siedzą stare komuchy, nic nie robią i ja się pytam. Tym, którzy chodzą z PTTK. No cóż, nie dało się na górze, to żeśmy tu zamieścili. No cóż, trzeba było sobie jakoś poradzić. Normalnie by wisiała tu. Ale obskoczyłem całą wieżę i nie da się tam na dziko wejść. Znaczy na opartego by się dało, no ale wtedy to byśmy zostawili siatkę zniszczoną, więc nie będziemy tego demonstrować. Ja już widzę wyciskam. A my jeszcze nie. No, moi drodzy, my się jesteśmy na zejściu przy schronisku już przy Słop. To co tam widzicie, te światła, gdzie udało nam się gościnnie, że tak powiem, tam posiedzieć, ponieważ wodarze schroniska zostawili nam boczne drzwi otwarte, a przynajmniej tak mieli zostawić na noc, więc tutaj tak odpoczniemy z 2 godzinki. Powiem wam, że to zejście z Baraniej Góry jeszcze nigdy nie było tak suche jak dzisiaj. To jest naprawdę, pogoda nam dopisała. Powiem wam, jeszcze w ogóle kurtki nie wyciągnąłem, chyba jako jedyny. Było wiecznie, ale znośnie. Natomiast wiadomo, że jak będziemy wychodzić gdzieś tak między 3 a 4, jest trochę przed drugą, jest kwadrans przed drugą, to założę tą kurtkę z tego względu, że o wschodzie słońca zawsze występuje nagły spadek temperatury. Tak, to jest schronisko, tu jest ogólnie główne wejście, ale my tam będziemy wchodzić bocznym, bo udało nam się to załatwić z włodarzami. A tym bardziej, że o tej porze to wiadomo, że wszystko jest pozamknięte, więc będzie możliwość odpocznięcia. Słuchajcie, jeszcze po. A ja oczywiście mam założoną szarą kominiarkę. A zaraz może to wam pokażę. Idziemy dychnąć. Nie wiem, czy widać, czy nie. Kurka, ciężko widać, ale mam założoną szarą kominiarkę na uszy. A ponieważ niestety troszeczkę wieje, to żeby mi uszy nie przemarzły, tak naprawdę to wszystko. No i czapeczka na główce. Dobra, idę dychnąć. Wiem, że mi widać, ale to płynie już pisełka, tak? Początki jej. Słuchajmy się w ten szum rzeki. Mam nadzieję, że słychać.
Majówce. No tam nasi idą. Jesteśmy obecnie na trasie na Stycówkę. Właśnie wyszliśmy ze schroniska. Mam już ubraną kurtkę, ale dlatego, że jestem przygotowany na wschód słońca. Podczas wschodu zawsze jest nagły spadek temperatur, więc trzeba się przygotować. Ogólnie najtrudniej było się ruszyć, bo człowiek troszkę zastygł. Ale tak 15 minut ruchu i wszystko wraca do normy. Kondycja, o dziwo, mi dzisiaj dopisuje. Nawet nie jestem aż taki zmęczony. No, nie uwierzycie mi, ale to jest księżyc. Żeby było śmieszne, to jest pół księżyca. Bo mi na telefonie wygląda jak cały. Nie wiem, jak to jest możliwe. Ale okej. Okay. Jesteśmy na Stycówce. W kościół na Stycówce. To jest kościół, jak widzicie, odnowiony. On parę lat temu spłonął, ale go odbudowali. Słoneczko nas wygląda. Że nie widać. Tu jest punkt widokowy. A tu można siąść. Trzymać. A my lecimy dalej. No siemaneczko, jak widzicie, pogoda nam dopisała. Obecnie jest lekko po piątej, a jak widzicie, już bez kurtki. Pogoda nas naprawdę full wypieszcza. Przepraszam, rozpieszcza. Nie czuję aż takiego zmęczenia. O dziwo. Można powiedzieć, nawet się nie zrymnąłem. Oczywiście oczko tam mi się przymknęło, bo jak się dzisiaj się zbiera siły, no to wiecie, to tak z ludów człowiek chociażby odpoczął. Zamykając oczy, ale w ogóle nie się nie zrzemnąłem.
czuję oczywiście w nogach kilometry, ale nie czuję zmęczenia. Więc to jest jakiś plus. Słońce, że tak powiem, dopiero zaczyna wyglądać. O dziwo, nie było spodziewanego spadku temperatury. Powiem, jest przepiękna pogoda. Mimo, że na schronisku założyłem kurtkę, to równie dobrze mogę jej nie zakładać. No ale ja przygotowałem się na wschód słońca. Więc w zasadzie okazała się mi być zbyteczna. Ale pamiętajcie, mimo wszystko na takie wędrówki dobrze mieć taką kurtkę. Nawet jeżeli jej w ogóle nie użyjesz, nie będzie ci potrzebna, bo tak naprawdę to nigdy nie wiesz. Tutaj rozmawiałem z optymistami, to oni twierdzą, że taka pogoda jak teraz, to ostatni raz to mi się zdarzyła jakieś 10 lat temu. Bo normalnie to jest zimno i ja pamiętam moje poprzednie dwie wyprawy, to faktycznie bywało zimno. Mokro, tak? A tutaj rzeczywiście nawet na zejściu nie było aż takiego, że tak powiem, syfu w postaci błota. Chyba wszystko, co na tę chwilę chcę wam powiedzieć, bo tyle, żeście widzieli i widzieliście, że wieża jest zamknięta na Baraniej. Gościnnie udało nam się na przysłup dostać, tak? Karczma na Jadle, tak to się chyba nazywała tam na Cienkowie. No to powiem, rewelacja, że specjalnie dla nas to otwarli. Oczywiście teraz się spodziewają mocnego ruchu i się przygotowują, więc powiem, że nawet ten żurek mi wyjątkowo lepiej smakował i się aż tak przyjemniej w nagrody zostawiało swoje ciężko zarobione pieniądze. My jesteśmy już za Stecówką i zmierzamy na chwilę na Kubalankę, a potem dalej w trasę. Zatrzymamy się pewnie jeszcze na przełęczy Szarcura. I tu jest nasz punkt odpoczynku na Szarcuri, a tam jest droga na szczyt Kubalanka. Myśmy stamtąd przyleźli. A tu się obijają już. I dochodzimy do przełęczy Kubalanka. Jest tuż przed szóstą. No, nie ma co liczyć, że o tej porze będzie coś otwarte. Więc niestety trzeba iść dalej. Pewnie niektórzy by sobie walnęli jakieś browary albo kawę niektórzy. No ale niestety nie da radę. Jak widzicie, o tej porze to ja się nie dziwię, że są tu praktycznie wszystko pozamykane. Może majówka, ale tu będzie dzisiaj otwarte, tu będzie dzisiaj ruch bez wątpienia. Dlaczego? Bo Kubalanka to jest bardzo znane miejsce w tej części. Tam też, jak widzicie, karczmy. Więc skoro tyle jest karczmy, to znaczy, że to się utrzymuje skądś, nie? A raczej tutaj tanio za wynajem to nie jest. Dobra. A my w tej chwili kierujemy się w stronę Stożka, ale tak naprawdę na Cześlar. Gdzie w Cześlarzówce
będzie czekała na nas śniadanie, ale po drodze będą jeszcze piękne widoki, a przynajmniej powinny być. Kościół Świętego Krzyża. Ale. Kościół Świętego Krzyża. Zabytkowy kościół drewniany z XVIII wieku, podwyższenie Krzyża Świętego. To co tam widzicie, to jest schronisko, stożek. Do niego właśnie zmierzamy, stąd idziemy. Słońce nam wali po oczach. Jest wyjątkowo ciepło. I w tamtą stronę się udajemy. O, karamba. Idziemy czerwonym szlakiem. Przez Kiczerę. No i następnie stożek. A potem kierujemy się w stronę Cieślara i Cieśla Żówki. Jak widać, droga do przejścia. Bo o tej porze to zazwyczaj tu były niestety błotko, ale jest suchutko. Więc aż się przyjemnie idzie, mimo już solidnej drogi, którą się przeszło. Energia jest, siły są. Oczywiście czuć już te kilometry. Człowiek miałby ochotę mimo wszystko gdzieś capnąć. Oczywiście odpoczynki robimy. To nie jest tak, że idziemy na okrągło, bo mimo wszystko byśmy nie dali rady. A teraz ku schronisku. Kiczera. Szczyt zdobyty. Kiczory, przepraszam. 990 metrów. Pusto tu. I a tu mamy niespodziankę. Tak jest. Dawna granica. Tędy biegnie. I nasza skała na drodze na stożek. Jak widać, jeszcze dobrze stoi. My lecimy tam. No i moi drodzy, przed nami najstarsze schronisko
Beskidzie Śląskim, czyli schronisko na Wielkim Stoczku. Już do niego podchodzimy. Pogoda oczywiście zaje fajna. Tu są w ogóle Czechy. Tu jest Polska. I tu nasze schronisko. Ale jeszcze ruch jest słaby, ale jest dopiero kwadrans po ósmej, więc ruch się jeszcze tutaj nie rozpoczął. O, tu kąpiel słoneczna. Rewelacyjne widoki. I widoki na zejściu ze schroniska. Przepiękne. Nie wiem, czy będzie widać, bo troszeczkę słońce uderza i mam wrażenie, że ten widok nie jest zbyt zbyt czytelny, ale przynajmniej coś tam pokaże, te górki. Dobra, lecimy dalej, widzicie, stromo, to już nie będę kręcił, bo się mogę wywalić. Cześć, Lażówka zaprasza. Ale oczywiście stamtąd, ze Stoszka, tak, z tego szczytu. Wędrujemy, o, właśnie tu, gdzie czeka na nas śniadanko. Specjalnie przygotowane dla nas, oczywiście na zamówienie, więc żeśmy pokombinowali i to mądrze. A zatem idziemy papusiać. Jesteśmy na miejscu. Zapraszamy do ciszy Lażówki, a my idziemy do miejsca dla VIP-ów. Dlaczego? Bo jesteśmy tam zaproszeni. Stożek. Było dobre. Tu jest Lażówka. To jest stożek. My na razie idziemy tam. Na co? Na małe co nieco. Cześć, Lara.
A więc moi mili, jak widzicie, pogoda ciągle nam dopisuje. Powiedziałbym wręcz, że jest parno. Mimo, że mamy dopiero 10, ale akurat byliśmy po stronie wschodu słońca, tak? I to powoduje, że słońce normalnie cały czas na nas padało. Teraz schodzimy, co prawda weszliśmy na górkę, ten cieślar, schodzimy niżej, to już na słońce powinno być mniej, ale ono jest tak wysoko, że i tak na nas pada, dlatego jest parno. Co nie zmienia faktu, że jest fantastycznie. Raczej ukończę ten pochód. No i nie czuję zmęczenia, to jest najważniejsze. Wiadomo, że pewnie gdybym siadł, zamknął oczy, ało, dobrze pojadłem, to ząg jest gwarantowany, tak? No ale idziemy przed siebie w krótkim już podkoszulku, bo naprawdę zrobiło się fantastycznie ciepło, co nie oznacza, że w przyszłym roku będzie tak samo. Kierujemy się w tej chwili w stronę Soszowa, tam kurs na Wielką Czantorię, a następnie zejście na Ustąd Brzegi przez Małą Czantorię. Obecnie mijamy schronisko na Soszowie. Tam dalej, jak widzicie, wypas, kolejka wyciągowana. Można tu wjechać. Przypomnę, że Soszów to jest tak naprawdę stok narciarski. Ale zatem też tutaj mamy możliwość chociażby wjechania dla tych, którzy na przykład nie są w stanie wejść. Idziemy na Wielką Czantorię. Ale widok jest... Wow, ale widoki. Wezysty szaleją. A biznes się tu kręci. To ta jest Wielka Czantoria, a tu nie wiem czy widać, jest wieża. Tam się udajemy. Moi drodzy, jesteśmy już u podnóży Wielkiej Czantorii. To jest naprawdę ostatnia prosta, żeby wejść. Już widzę tą naszą wieżę. Zostało mi dosłownie kilka kroków i w zasadzie cel został zrealizowany, ponieważ tak naprawdę meta pochodu pierwszomajowego jest tutaj na szczycie, przy tej wieży. I pierwszy raz w życiu mi się to udało zrobić. Oczywiście trzeba potem zejść na pociąg do knajpy, żeby sobie pogratulować
ukończenie trasy. Nie wiem, czy widzicie, ale to jest właśnie ta wieża. Dobra, do zobaczenia na górze. Jeszcze trochę i historyczny wyczyn dokonany, czyli Krzyniu ukończył pochód pierwszomajowy. Trzeba jeszcze odnaleźć innych z ekipy, bo tutaj mieliśmy się spotkać. Jak widać, wieża czynna, turyści wchodzą na górę. Cały rejon tętni życiem. Teoretycznie jesteśmy umówieni w kolibie, więc tam trzeba się udać. Ale ludu, a ludu, a w kolibie ma być parę jeszcze innych ludzi, którzy mają nam wyjść na spotkanie. W każdym razie, moi drodzy, wielkopomna chwila. Krzynia kończy pochód pierwszomajowy. Ukończy do samego końca. I hip hip, hura! A więc, mój drogi, jeżeli wątpiłeś, że dam radę, to chciałem ci powiedzieć, że jest to wykonalne. Jakoś super niesamowitej kondycji nie mam. Ale dałem radę. I szliśmy normalnym tempem. Jedni się wolniej, drudzy szybciej. No ja troszeczkę paparazzi, to szedłem wolniej. Z 9 osób, bo ostatecznie dotarła ta 9. Pochód ukończyło 7 osób. Sukces. Sukces. Już nie mówiąc o darze od Pana Boga, jakim jest pogoda. To rewelacja. Barczam to wio, a tam jest koliba. I to już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy iść. To już jest koniec, Idziemy, koliba Vito, Witoż, witamy was. Ale jeszcze się z wami nie żegnam, chyba. Moi drodzy, jak widzicie, jestem cały i zdrowy. Właśnie jestem tuż, właśnie przed stacją kolejową Ustroń Brzegi. Tam oczywiście w barze Koliber żeśmy się spotkali z resztą ekipy. No i dołączyła, no to idziemy teraz właśnie na pociąg. A przy okazji jeszcze, jak to się mówi, niektórzy idziemy do knajpy, która podobno tutaj się gdzieś znajduje. Więc sukcesem zaliczona została dzisiejsza wyprawa i do zobaczenia zaś. A na koniec możecie popatrzeć już na ekipę, część się rozeszła,
do aut. Część do nas dołączyła. Właśnie tam u Kolibra. I będzie z nami wracać pociągiem. A zatem Saranaya. Dzięki serdecznie, że dotrwałeś do końca tej relacji. Mam nadzieję, że zwłaszcza te widoki górskie zrobiły na tobie wrażenia. I podkreślę, że moja kamera nigdy nie oddaje piękna rzeczywistości, którą ja zazwyczaj oglądam, więc polecam ci gdzieś samemu wybrać się niekoniecznie daleko, ponieważ znacie takie powiedzenie, cudze chwalicie. Ja rozumiem, że jeżeli ktoś z was mieszka daleko, jak na przykład Gdańsk, Szczecin, Suwałki, to ciężko jest, żeby mógł tutaj przyjechać w góry, ale macie też tam swoje piękne miejsca, gdzie ja na przykład mam ciężej pojechać na te jeziora mazurskie, no bo tutaj akurat w Beskid Śląski czy Żywiecki, to jestem w stanie pojechać rano pociągiem i jeszcze tego samego dnia wrócić do siebie do domu. Obrać taką trasę, gdzie po prostu od stacji PKP przez góry zejść na stację PKP, więc mam troszeczkę to większe ułatwienie, ale wy w swoich rejonach macie na pewno jakieś też inne atrakcyjne miejsca. Czasami wystarczy po prostu ruszyć tyłek. Na podsumowanie, trasa nas tak naprawdę objęła około 54 km. Jak widzicie, tym razem udało mi się dotrzeć, co i tak jest, mogę powiedzieć, troszeczkę wielkim wyczynem, ponieważ dzień wcześniej doznałem lekkiej kontuzji pęknięcia stopy. Ale wspomogłem się tak zwanymi bioelektrodami LifeWave. Jeżeli jesteś stałym moim słuchaczem mojego kanału na YouTubie, to być może oglądałeś tę moją półgodzinną narrację, którą zaprezentowałem na tym kanale, o tych niezwykłych właściwościach fototerapii, którą doświadczyłem na sobie, ponieważ jako kawał zdrowego chłopa, to ja generalnie nie jestem schorowany, więc jakiegoś efektu wow nie mam, a jeżeli nie, to właśnie na moim kanale odszukaj sobie ten materiał, rozpoznasz go po tytule, czyli tam o bioelektrodach LifeWave. Posłuchaj sobie w ogóle, co to jest, co mi się konkretnie stało i dlaczego miało to ogromne znaczenie, że dzięki nim, gdzie tak naprawdę poddałem ich jak na siebie dość takiemu ciekawemu wyzwaniowi. Ja przyznam szczerze, nie spodziewałem się jakiegoś efektu wow, ale miałem mało czasu, więc mówię ryzyk fizyk. Ku mojemu zaskoczeniu nie miałem żadnych problemów właśnie z chodzeniem i dzięki nim tak naprawdę mogłem ukończyć, ponieważ ja wiem, jak się kończą tak naprawdę nawet mniejsze tego typu kontuzje. Są naprawdę uciążliwe, zwłaszcza, że to było w takim miejscu dość newralgicznym. Zresztą są fotki, zobacz sobie na tamtym nagraniu, to wtedy tak naprawdę zrozumiesz, dlaczego ja akurat o tym mówię, ponieważ uważam, że to ma ogromne znaczenie. Jeśli chodzi o takim kontekście zdrowotnym i kondycyjnym, tam również usłyszysz o innych bioelektrodach jak Energy Enhancer, które też mi troszeczkę wspomogły tak kondycyjnie, żeby tę trasę zwyczajnie przebyć, więc jak najbardziej zapraszam. W opisie materiału są również inne materiały, jeśli chodzi o relacje fotograficzną z tej wyprawy, więc zapraszam również do ich obejrzenia. Zapraszam również w zakładkę playlisty, żebyś sobie zobaczył i zapoznał się z arkanami
fototerapii, ponieważ być może akurat ta terapia będzie miała dla Ciebie troszeczkę większego znaczenia, bo być może zmagasz się z jakimś problemem zdrowotnym, gdzie ta metoda może być formą wspomożenia Twojego leczenia, więc jako dodatkową kurację możesz to jak najbardziej zastosować. Oczywiście decyzja należy do Ciebie i gdybyś chciał coś wiedzieć więcej, śmiało odezwij się do mnie. Więc na podsumowanie to mam nadzieję, że ta relacja była dla Ciebie jakoś taka inspirująca. W playlistach są również prelekcje podróżnicze, które miałem przyjemność przeprowadzić na swoim fanpage'u Klub Wakacyjny, które przypomnę, że jest to przedsięwzięcie całkowicie niekomercyjne, służące do inspirowania do podróży, dlatego też daję te swoje relacje z wypraw górskich, więc mam nadzieję, że suma summarum będzie to stanowić jakieś dla Was dodatkowe źródło inspiracji, żebyś nie siedział przed tym laptopem, przed tym telefonem komórkowym, tylko spędzał swój czas na łonie natury. Zatem na dziś serdeczne dzięki. Do zobaczenia na plażach tego świata. Z Panem Bogiem, czołem wielkiej Polsce.